I z tego mam 400, to jest słoik 450 gram. 400 gram miedziku. Najlepszy gatunek. To jakby do rana ściekło, to było jeszcze może parę łyżek więcej, ale teraz zrobimy tak, że te resztki wosku przyłożymy tu. Zalejemy wodą, wymieszamy, wypłukamy. Wodę przesadzimy przez to i wodę po prostu będziemy mogli pić. Będzie to zwykła kranowa. Nie mam żywca z butelki ani jakiejś innej wody mineralnej. No i tu też wypłukamy, a później ten wosk zostanie w tym woreczku i jego będziemy oddzielać od resztek. Tu jest pierzga, która mam nadzieję się trochę rozpuści i trafi do tego roztworu. Następnym razem pierzgę, te kawałki pierzgi po prostu wytnę i nie będę jej mieszał, bo myślałem, że ona będzie się rozpuszczać podczas gniecenia, ale po prostu nic z tego. Leżą jej kawałki, a jak będzie ona w jednym kawałku słabsze, to wtedy może można sobie ją na przykład trzymać gdzieś i wybierać za jakiś czas, wydłubywać. No to tyle, idzie mały zjadacz miodu zapłakany.